Państwa gościem, gościem super raportu, generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wczoraj, jak grom z jasnego nieba, spadła na nas informacja o tym, że polskie władze poinformowały o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz tego kraju. Pan jest zaskoczony taką sytuacją? 45 to jest duża liczba, mała liczba, spodziewana w takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy? Powiem tak, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych w 1984 lub 1985 roku, Washington Post opublikował na pierwszej stronie ogromny artykuł poświęcony szpiegom w mundurach. Zdjęcie pokazywało czapki ataszy wojskowych. Duży artykuł, w którym zawarto informacje o tym, że według ocen służb amerykańskich około 50% dyplomatów, wtedy jeszcze radzieckich, pracujących i w San Francisco, i w Nowym Jorku, i w Waszyngtonie, to są oficerowie wywiadu. I pamiętam reakcję ambasadora Dobrynina, który w bardzo wąskim gronie powiedział, że jest obrażony tym. Mówi, my ten kraj traktujemy poważnie. Ta liczba jest znacznie większa niż 50%. Wydalenie dowolnej liczby dyplomatów rosyjskich będzie zawsze strzałem w granicach ósemki, dziewiątki, dziesiątki. Także tutaj wątpliwości żadnej nie ma. Pytanie jest tylko takie. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie ten wątek pociągnąć? Wydalenie 45 dyplomatów oznacza, że Rosjanie, to co zresztą mówione było wielokrotnie, są zainteresowani Polską. Polska jest głęboko spenetrowana przez wywiad rosyjski, cywilny i wojskowy. I czy to wydalenie dyplomatów ma być tylko gestem w związku z przyjazdem prezydenta Bidena ze szczytem NATO, ze szczytem Unii Europejskiej, pokazaniem, że Polska dołącza do tej grupy krajów, które wydaliły dyplomatów rosyjskich. Ta liczba jest rzeczywiście duża w stosunku do innych. Natomiast mam nadzieję, że za tym pójdą inne działania, czy już poszły, no bo kontrwywiad działa wyprzedzająco, że takie działania powinny pójść i będziemy w niedługim czasie, może słyszeli o innych osobach, które zostały zatrzymane w związku z pracą w obcym wywiadzie. Ze względu na sytuację wojenną i na to, że w ogóle w takich sytuacjach trzeba zachowywać ostrożność, ale o jedną rzecz muszę pana zapytać. Pojawiło się ostatnio sporo publikacji dziennikarskich i rozmaitych sugestii dotyczących tego, że rosyjscy szpiedzy są także na bardzo wysokich szczeblach, jeżeli chodzi o administrację państwową na przykład. Czy pan uważa, że w tych publikacjach jest ziarno prawdy? Niestety tak. I co dalej z tym zrobić? Od 2008 roku, od czasu, kiedy doszło do inwazji w Gruzji i potem 2014 rok, zajęcie Krymu, to jest czas, który Rosja, Putin wykorzystali do tego, aby tworzyć obszary wpływów w krajach NATO i Unii Europejskiej. Te obszary wpływu tworzone były poprzez tworzenie relacji gospodarczych, finansowych, poprzez zakupy, poprzez to, że oligarchowie rosyjscy, którzy kupowali nieruchomości na terenie Europy Zachodniej, ale również poza kontynentem europejskim, zapewne oferowali również pewną pomoc finansową różnym organizacjom, stowarzyszeniom, być może nawet partiom politycznym. Ta inwestycja służyła temu, że gdyby doszło do działań, które z punktu widzenia prawa międzynarodowego, reakcji międzynarodowej będą absolutnie krytyczne dla Rosji, to trudno będzie wypracować wspólne stanowisko. Pamiętajmy, że w NATO mamy 30 członków, w Unii Europejskiej mamy 27 członków i wszystkie decyzje zapadają w drodze konsensusu. A więc wystarczy wyjęcie jednego kraju, który powie nie, nie wchodzi w grę jakakolwiek inwazja, nie wchodzi w grę wprowadzenie sankcji, dlatego że my się na to nie zgadzamy. A to, że się na to nie zgadzają, to jest efekt tych wpływów. Jestem głęboko przekonany, już kończę ten wątek, bardzo proszę. Rosjanie, którzy od wielu, wielu lat budują obszary wpływów, plasują agentów wpływu, plasują nielegałów i właśnie wracamy do tego zatrzymanego Polaka, który od 20 lat pracuje w administracji samorządowej, ostatnio w archiwach Urzędu Stanu Cywilnego. Tak. Dlaczego to jest ważne? No, dla mnie nie jest, mniej istotne jest to, że taki fakt miał miejsce. Istotne jest to, że Rosjanie pozyskali takiego człowieka, bo to oznacza, że oni planują plasowanie nielegałów
najwyższej kategorii źródeł osobowych, zamierzają plasowanie agentów wpływu nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Wypracowanie tożsamości człowieka, który jest Polakiem, ale jest Rosjaninem, ale robi mu się tożsamość polską. On ma wszystkie dokumenty potwierdzalne. Jest absolutnie głęboko zalegalizowany. Czyli nawet nie ma go jak zweryfikować, no nie, tak? Bo, no jeżeli bo na przykład, pytany o to Rafał Trzaskowski powiedział, że my po prostu nie mamy narzędzi do tego, żeby takie absolutnie, tutaj pan rzeczy prezydent sprawdzać. Trzaskowski ma rację, bo osłoną kontrwywiadowczą samorządów zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Samorządy i urzędnicy niech tego nie dotykają. To nie jest ich kompetencja. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli Rosjanie zamierzają uplasować kogoś, kto na przykład w tej chwili ma 21 lat i rozpocznie studia w Polsce, okazuje się, jest Rosjaninem, ale zalegalizowany będzie jako Polak, cała rodzina jego, wszystko będzie. Wszystko będzie do sprawdzenia. Kończy studia w Polsce, wyjeżdża później do Francji, wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, parę lat tam posiedzi i wyjeżdża później do Stanów Zjednoczonych, które nadal przez Rosję traktowane są jako główny przeciwnik. Amerykanie sprawdzają, jaka była jego droga. No facet przyjechał ze Stanów, przyjechał z Wielkiej Brytanii, był we Francji, a w ogóle jest Polakiem, kończy studia w Polsce, sprawdzają, wszystko jest w porządku. Anne Chapman, takie nazwisko, nie wiem, czy pani i państwo pamiętacie. Notabene po powrocie do Rosji została modelką rosyjskiej wersji Playboya i była nielegałem. Wyszła za mąż za Brytyjczyka, razem z mężem przyjechała do Nowego Jorku i w czasie takiej dużego wydalenia około 10 agentów, w tym również nielegałów ze Stanów Zjednoczonych, również w tej grupie była, wróciła, została odznaczona przez Putina wysokim odznaczeniem. Ale to świadczy o tym, że to, co jest najbardziej niebezpieczne, to, co jest najbardziej trudne do wykrycia, Rosjanie cały czas realizują. Pytanie, czy nasze służby obecnie, które są służbami partyjnymi, a nie państwowymi, są w stanie to wykryć? Czy 45 wydalonych dyplomatów jest tylko gestem, czy jest efektem pracy kontrwywiadowczej? Obawiam się, że jest to gest. Trochę wyprzedził pan moje pytanie, bo właśnie chciałam pana zapytać o to, jak pan ocenia przygotowanie takiej na przykład obecnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do tego typu sytuacji. No, wcześniej nie słyszeliśmy o żadnych wydaleniach czy o zatrzymaniach osób powiązanych z jakimkolwiek obcym wywiadem, bo to nie ma żadnego znaczenia, czy jest to wywiad przyjazny, czy nie. Ja uważam, że jeżeli mamy napisane w kodeksie karnym za udział w obcym wywiadzie artykuł 130, to bez względu na to, czy Polak pracuje dla Amerykanów, Francuzów, Brytyjczyków, Rosjan, Białorusinów, działa w obcym wywiadzie. Takie mamy prawo. I teraz po to, żeby skutecznie działać, no musimy mieć pewne sygnały wcześniej przekazywane. Zatrzymano, jest podejrzenie, zweryfikowano. My tego nie mieliśmy. Teraz mamy szczyt NATO, mamy spotkanie Unii Europejskiej pana, w Brukseli. Pana zdaniem ta sytuacja jest akcyjna niestety. Jest niestety akcyjna. Taka jest moja ocena. I to jest włączenie się do tej akcji, którą również w innych krajach... Ale bo nie jesteśmy przygotowani, żeby nie była akcyjna, czy po prostu chcemy, żeby była wyłącznie akcyjna? Wie pani, to trudno na to jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno chcemy, żeby to było widoczne, dlatego że my w tej chwili walczymy o to, żeby wrócić do tego pierwszego szeregu krajów unijnych i NATO, z którego to szeregu wypadliśmy w 2015 roku. Bo w NATO się przestaliśmy liczyć, przestaliśmy w Unii Europejskiej odgrywać jakąkolwiek rolę lidera lokalnego i liczącego się głosu w strukturach Unii Europejskiej. Będziemy dzisiaj na szczycie NATO mówili o tym, że chcemy, aby w Polsce była być może stała obecność, bo to sformułowanie pada Wzmocniona z ust wschodnia polityków. Flanka, jak to się mówi bardzo tutaj, ogólnie. Tutaj pani redaktor, niezwykle istotne jest to rozróżnienie, które wynika z aktu stanowiącego NATO-Rosja. Rosjanie bardzo protestowali przeciwko stałej obecności wojsk i infrastrukturze NATO, co jest jakby argumentem do wejścia do Donbasu, na Morze Czarne, w 2014 roku Krym i tak dalej. Oni to cały czas tłumaczą. Natomiast my cały czas mówiliśmy, mamy obecność ciągłą. To są żołnierze, którzy się rotują, ale kiedy mówimy o stałej obecności, przyjeżdżają to żołnierze z rodzinami, a więc tak jak w Niemczech w okresie zimnej wojny, mieliśmy ogromny kontyngent amerykański, który był tam, to byli żołnierze z rodzinami. Zupełnie inna sytuacja. Ponieważ Rosjanie złamali bardzo wiele porozumień międzynarodowych, abstrahuję od tej tragedii, która dotknęła Ukrainę i to, co robią tam, uważam, nie ma żadnych skrupułów, żeby mówić o stałej obecności.
No to jest zdecydowanie w naszym interesie, panie generale. A jeszcze wracając do kwestii zatrzymania tych dyplomatów, chociaż właściwie już nie powinno się ich tak nazywać. Uznania wydalenia, za persona non grata. Zdecydowanie. Oczywiście my rozmawiamy sobie o szpiegach, my laicy, którzy się kompletnie na tym nie znamy. Ale de facto no, po prostu mówi się szpieg, szpieg rosyjski, obojętnie z jakiego innego kraju, ale tak naprawdę... Myślę, że niewielu sobie zdaje sprawę, na czym konkretnie polega ich robota. To znaczy, oni są szpiegami w jakiej sprawie, jakich informacji oni szukają. Szczególnie jeżeli chodzi o wywiad rosyjski. Ci ludzie, którzy zostali wczoraj wydaleni, jakiego typu informacje mogli zdobyć? Jak bardzo zdobywanie takich informacji jest niebezpieczne dla nas? Bo myślę, że wielu tak naprawdę nie ma wystarczającej wiedzy, żeby umieć to ocenić. Znaczy, jeżeli wzięlibyśmy sobie skład personalny każdej ambasady, to dla oficera kontrwywiadu jest czymś oczywistym, na których stanowiskach będą plasowani oficerowie wywiadu czy kontrwywiadu ofensywnego. Także jakby wydalenie z ambasady jest czymś naturalnym dla kontrwywiadu. Wiadomo, kto się czym zajmuje. Mało tego, sądzę, że nasz kontrwywiad również monitorując aktywność dyplomatów rosyjskich, białoruskich, również innych dyplomatów, zarejestrował pewne fakty, które absolutnie potwierdzają, że ta działalność wykracza poza to, o czym mówi konwencja wiedeńska i że ta aktywność nie jest aktywnością normalną. Dyplomaci mają prawo zdobywać informacje, uzyskiwać ze źródeł otwartych, z rozmów, mają obowiązek reprezentowania swojego kraju, wymiany informacji, ale nie mogą tego robić w sposób operacyjny. Jak rozumiem wypowiedź wczoraj rzecznika MSZ-u, ten jeden przypadek jednego z tych dyplomatów wydalonych to był człowiek, który kontaktował się, czyli obsługiwał agenta aresztowanego na 3 miesiące za zgodą sądu. Co pozostali robić? Co interesuje obce wywiady u nas? Po pierwsze, Polska jest krajem flankowym NATO. Jest krajem, który w tej części Europy odgrywa bardzo istotną rolę. A więc wszystkie informacje dotyczące... Geopolityczne. Tak. Wszystkie informacje dotyczące sił zbrojnych, nowych technologii, spraw gospodarczych, finansowych będą interesujące dla wywiadów. Interesujące będzie również to, jak się będzie rozwijała sytuacja w Polsce, kto będzie tworzył nowy rząd, czy do tych ludzi mamy dojście, czy możemy na nich wpływać, czy być może w ich otoczeniu uplasujemy kogoś. I to, co mnie najbardziej zaniepokoiło z tej wczorajszej informacji, to jest to, że człowiek, który był przez Rosjan wykorzystywany, jest uplasowany w archiwach, ma dostęp do danych osobowych, co oznacza, że Rosjanie bardzo poważnie rozważają, czy realizują procesy związane z plasowaniem agentów w strukturach administracji rządowej, administracji samorządowej, swoich ludzi, którzy będą mieli wygenerowaną tożsamość w oparciu o materiały, które agent z Urzędu Stanu Cywilnego ma dostęp do wszystkich urzędów. To jest dostęp. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Wszystkie to, o czym pan w dane tej chwili w Polsce opowiada. Są dla niego dostępne. Ponieważ urzędy w tej chwili, gdziekolwiek pani, do jakiegokolwiek urzędu się zgłosi, otrzyma pani informacje o tym, co dzieje się dobrze, w innym panie urzędzie. Panie generale, ale jak w tej sytuacji powinien zareagować polski wywiad? Znaczy, czego pan oczekuje kontrwywiad. Od polskiego kontrwywiad? Znaczy, ja rozumiem, że to, co się stało, już pewien etap zamyka. Rozumiem, że kontrwywiad zgodnie ze sztuką zgromadził wystarczające informacje i materiały. Mało tego, ma dobre rozpoznanie osób, które wchodziły być może w skład tej struktury, jak również osób, z którymi kontaktowali się pozostali wydaleni dyplomaci. Mało tego, ponieważ Rosjanie nie mają zwyczaju, aby szczególnie cenne źródła obsługiwać z pozycji ambasady, bo to jest zawsze ryzykowne, być może na terenie Polski działają rezydentury agenturalne wywiadu rosyjskiego, które są w głębokim ukryciu, które są trudne do zidentyfikowania. Być może kontrwywiad tego typu informacje już uzyskał. I teraz, dlaczego to ma dla nas ogromne znaczenie? Po pierwsze, chcemy dać sygnał naszym sojusznikom z NATO i z Unii Europejskiej, że to, co robi polski kontrwywiad, jest rzeczywiście dobrą robotą i można mieć do nas zaufanie, że jeżeli amerykańscy żołnierze, brytyjscy, niemieccy będą w kontyngentach na terenie Polski, to będą bezpieczni. Będą bezpieczni. Oni i ich rodziny. Przypomnę, że 2017 rok ćwiczenia szpicy natowskiej tutaj w Polsce i jest informacja, że Rosjanie skopiowali zawartość telefonów żołnierzy amerykańskich.
działający z pozycji Białorusi, być może nawet z Federacji Rosyjskiej, korzystając z różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. Pytanie jest takie, czy będziemy w stanie zapewnić osłonę i ochronę kontrwywiadowczą żołnierzom tu przebywającym. Dlatego, że jeżeli to zaufanie w relacjach z NATO i z Unią Europejską ma być duże, to musimy pokazać, że wydalenie 45 dyplomatów to nie jest gest pusty. To jest efekt działań, które kontrwywiad prowadził przez ileś lat. W wyniku tego wydalono dyplomatów, zatrzymano szpiegów i będą kolejne zatrzymania. Wtedy będziemy mogli być traktowani jako partner godny zaufania w relacjach z NATO i w Unii Europejskiej. To teraz trochę szersza perspektywa, jeśli pan pozwoli, szczególnie jeżeli chodzi o wywiad rosyjski i wywiad amerykański. Zawsze się mówiło, no jeszcze brytyjski, że to są trzy najlepsze... Ale jeszcze mamy izraelski wywiad. No Izrael, tak, o tym zapomniałam. No ale chciałabym się skupić na tym amerykańskim i rosyjskim w kontekście Ukrainy właśnie. Po pierwsze, czy pan umie sobie wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że Rosjanie tak źle ocenili to, co się w Ukrainie wydarzy? Coś dzieje się rzeczywiście negatywnego w służbach rosyjskich. Abstrahuję od tego wątku naszego, bo to świadczy o tym, że oni jednak myślą strategicznie. Ale pamiętamy sprawę Skripala w Wielkiej Brytanii. Tak. Pamiętamy sprawy związane chociażby z tymi atakami na Litwinienkę, gdzie udało się zidentyfikować oficerów operacyjnych, którzy to zrobili. Mało tego, dzięki działającym między innymi dziennikarzom również w ramach Bellingcat udało się zidentyfikować również funkcjonariuszy służb cywilnych i wojskowych działających z pozycji Moskwy i na terenie Europy Zachodniej. Ta liczba, bo jak pamiętam, około 300 oficerów udało się zidentyfikować poprzez namierzenie ich numerów telefonów komórkowych, pojazdów, którymi się poruszali na terenie Moskwy. Czyli to świadczy o tym, że coś zaczyna szwankować w służbach rosyjskich. Efektem tego jest, o co pani słusznie tutaj pyta, że Rosjanie nie do końca ocenili, jaka jest sytuacja na terenie Ukrainy. Mhm. Być może nie odrobili lekcji, być może... Ale kiedyś to by było nie do pomyślenia, kiedyś prawda? Było to nie do pomyślenia. Mało tego, te wszystkie zmiany, które teraz następują w otoczeniu Putina, w tym również wśród najwyższych funkcjonariuszy służb, świadczą o tym, że oni nie docenili Ukraińców. Pamiętajmy o tym, że Ukraina jest krajem, którego mieszkańcy doskonale rozumieją mentalność Rosjan. Ten kraj przez wiele, wiele lat wchodził w skład Związku Radzieckiego. Im znacznie łatwiej pewne działania rozumieć, identyfikować je, tłumaczyć. W związku z tym są te informacje, które są zamieszczane nawet i są dostępne publicznie, pochodzące z wywiadu ukraińskiego, świadczą o tym, że oni naprawdę głęboko siedzą, ponieważ głęboko siedzą jakby w strukturach rosyjskich. No, docierają informacje takie, że jest pewna izolacja samego Putina, że Putin zamierza zmienić dużą grupę swoich współpracowników, do których nie ma zaufania, dlatego że to, co dzieje się na Ukrainie, to, co działo się, pamiętajmy, że miało być 72 godziny, mamy Kijów, wymieniamy Zeleńskiego na Janukowicza albo kogoś innego, jest po ptokach, tak. Pozamiatane. Nie. Zresztą Putin w 2014 roku dokładnie powiedział, co zrobi. I to powiedział, że wtedy przetnie linię Kijów, Odessa, cała wschodnia Ukraina będzie jego, co do zachodniej się nie wypowiedział. Ale wcześniejsze jego wystąpienia z 2000 roku wskazywały na to, że on zamierza w ogóle Ukrainę całą zdominować. Ale w 2014 roku powiedział na zamkniętym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wymieniając dokładnie te obwody, które teraz są atakowane. Chernikowski, Sumski, Kijowski, to wszystko jest przez niego teraz atakowane. Ukraińcy to wiedzieli. Ukraińcy wiedzieli, jaka będzie to operacja. Skupili głównie wojska wokół Donbasu, tam w tych dwóch okręgach ługańskim, donieckim, ale jednocześnie jednostki mobilne są cały czas w gotowości operacyjnej i działają, atakują konwoje, atakują kolumny rosyjskie. A więc to rozpoznanie wojskowe, w ramach którego działa wywiad wojskowy, nie do końca zadziałał. Pytanie, czy w drugą stronę zadziałał. Amerykanie, jak pani doskonale pamięta, poinformowali nas o tym na przełomie października, listopada, że Rosja zamierza zaatakować Ukrainę. Co my zrobiliśmy? Nie wiem. Ciekaw jestem. Chciałbym, żeby Komisja do Spraw Służb Specjalnych zapytała szefów służb, co oni zrobili, czy oni taką wiedzę mieli, bo zostali poinformowani przez Amerykanów. Amerykanie twierdzą, że wygląda wszystkim... Wygląda, jakby nie mieli, bo spotykali się z proputinowskimi politykami już po uzyskaniu tych informacji. No więc właśnie, to jest niezwykle ciekawa sprawa.
Dlaczego spotykano się, kiedy uzyskaliśmy informację, że Putin zamierza zaatakować Ukrainę? Dlaczego spotykaliśmy się z Le Pen? Dlaczego pan, że teraz komisja sejmowa do spraw spec-służb jest pani redaktor, protezą? Pani redaktor, delikatnie pani to nazwała. Tej komisji nie ma. Jak my możemy mówić o nadzorze nad służbami specjalnymi? W każdym kraju ten nadzór jest niezwykle rozbudowany. Natomiast u nas ta komisja nie działa. Na czele komisji jest polityk PiSu, który nie zwoła komisji, jeżeli nie będzie przyzwolenia z Nowogrodzkiej, nie będzie zajmował się sprawami, które są dla PiSu niewygodne. Natomiast czy Zachód odrobił lekcję? Tak, odrobił. Dlatego, że wywiad amerykański nie po raz pierwszy przekazał informacje, które się potwierdziły w 100%. Jeżeli ta informacja dotarła do nas, pytanie, co my zrobiliśmy, jak się przygotowaliśmy na taką falę migrantów, okazuje się, że gdyby nie Polacy, którym naprawdę najwyższy szacunek się należy za to, co robią i co zrobili, nie bylibyśmy przygotowani na przyjęcie takiej ogromnej liczby, to jest 2 200 000 ludzi do tej pory. Do tej pory, a będzie więcej. Będzie więcej. Kolejna rzecz. Czy my przygotowaliśmy na przykład jakąkolwiek pomoc wojskową, bo kraje natowskie, po pierwsze, od ubiegłego roku zintensyfikowały szkolenie żołnierzy ukraińskich. Prowadzili to szkolenie cały czas. No, ze Stanów Zjednoczonych głównie gigantyczne pieniądze w tej sprawie. Poszły ogromne pieniądze, poszedł sprzęt. To, co obserwujemy teraz, niszczone czołgi, zestrzeliwane samoloty i śmigłowce, to jest efekt po pierwsze szkolenia żołnierzy ukraińskich od 2014 roku, od zajęcia Krymu, ale również przyspieszenie tych operacji od praktycznie listopada roku ubiegłego, gdzie stali wyposażeni. To szkolenie zaowocowało, bo oni potrafią korzystać. Ja podziwiam kobiety, które dźwigają te ciężkie rury i niszczą czołgi i strzelają do śmigłowców. No, nikt nie wziął pod uwagę jednej rzeczy, która jest niezwykle istotna. Morale społeczeństwa ukraińskiego. To, co pokazał ten naród, jest godne najwyższego szacunku i to wszyscy. Ja tu spotykałem Ukraińców, którzy mówią, że wracają na Ukrainę. Tak. Gdzie 300 tysięcy mężczyzn wróciło z Ukrainy, wróciło do siebie w tej chwili. To świadczy o tym, jak oni poważnie traktują ten obowiązek obrony. No, już abstrahuję od tego, co robi prezydent Ukrainy, bo każde jego wystąpienie jest rzeczywiście czymś, co jest nauką dla nas wszystkich. Mhm. Jak on do tego podchodzi, jak jest odbierany, jak trafnie potrafi docierać do różnych grup polityków w całej Europie. Izrael, Stany Zjednoczone, kraje europejskie, również polski parlament, on mówi w sposób taki, jakby to było tylko do nas adresowane. On bardzo konkretnie precyzuje, czego oczekuje. I on tego nie zmienia. To, co dla Ukrainy jest ważne, zamknięcie obszaru powietrznego, wsparcie wojskowe. Wiadomo, że jest to sprawa niezwykle trudna. Dlatego jestem ciekaw, co dzisiaj zapadnie na szczycie NATO, jakie będą decyzje. Wydaje się, że kolejne ograniczenia oligarchów rosyjskich niewiele tu zmienią. Oni są tak zabezpieczeni, że nie zauważą tych ograniczeń. Natomiast tworzy to pewną grupę nacisku na Putina. Bo oni zaczynają się obawiać nie tylko o siebie. A Putin rozumie tylko język siły. To też już nie jest odkrycie. Tak, pewien truizm, znaczy, albo można zaatakować, ale nadal nie wchodzi w życie. Albo można zaatakować, albo można stworzyć taką atmosferę, że wszyscy mówią... Zaszczują go po prostu Wowa, w ten sposób. Co ty robisz? Co ty robisz? Mamy dzieci, kochanki, mamy żony za granicą. To wszystko nam szlak trafi. W związku z tym coś musimy z tym zrobić. Przewrót pałacowy, przewrót na Kremlu. Czy pana zdaniem to jest w ogóle sytuacja, którą w jakikolwiek sposób możemy brać pod uwagę? Obserwowaliśmy wystąpienie Putina na Łużnikach. Klatka z szybami pancernymi. Na początku pięknie pokazane, że jej nie ma, ale udało się w końcu dostrzec. Klatka, kurtka według ocen pań, 14 tysięcy dolarów, a więc waluta wymienialna jeszcze. I prawdopodobnie pod tym kamizelka kuloodporna, która być może w ogóle była wszyta w tę kurtkę. Czyli obawa, po pierwsze, przed snajperem, po drugie, przed tym, że mimo takiej kontroli coś mogło być wniesione, to wyglądało tak, jak pamiętamy to z okresu sprzed lat 90., kiedy dowożono z fabryk, zakładów pracy, ze szkół uczestników uroczystości i tak tam było. Oni się zaczęli rozchodzić zaraz po tym, jak Putin skończył przemówienie, zaczął się koncert, oni zaczęli wychodzić. Żenujące było to, jak widziałem flagi rosyjskie wrzucane do śmietnika. No nie wyobrażam sobie tego, że Polacy by coś takiego zrobili, ale to, co mnie niepokoi,
to o ile przed 24 lutego, przed wejściem na, przed wojną z Ukrainą, poparcie dla tej wojny było na poziomie 46%, teraz jest 86,6%. Tylko też trzeba brać poprawkę na sondaże, które są przekazywane przez Rosjan. Wielu twierdzi, że nie oddają prawdziwego obrazu. Ja też chciałbym w to wierzyć, ale na pewno jest wzrost, co oznacza, że to wszystko, co robi Putin, a więc pełna kontrola mediów, zamknięcie wszelkich mediów i przejęcie kontroli nad tymi, które myślą inaczej niż rząd, zamknięcie niewygodnych osób, wprowadzenie restrykcyjnego prawa, które każe zamykać demonstrantów, którzy używają słów zamiast operacja specjalna wojna, jak w Polsce. Jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Czy my z tego wyciągniemy wnioski? My teraz się przeżywamy wszyscy, bo musimy to na to reagować, co się dzieje na Ukrainie. Te dzieci, które giną, kobiety, zupełnie bezbronni cywile. Ale to jest wzór, do którego dążymy w Polsce. Zapomnieliśmy o Pegasusie, zapomnieliśmy o zamykaniu opozycjonistów, zapomnieliśmy o przeszukaniach w domach różnych osób, które myślą inaczej, o całej fali hejtu, która wylewa się tutaj u nas. Jeżeli w tej chwili zostaje zamknięty były kandydat na posła z Konfederacji za uruchomienie ogromnej fali hejtu, takiego bardzo prorosyjskiego, to oznacza, że te podziały u nas następują. My, patrząc na tragedię Ukrainy i robiąc wszystko, żeby tym ludziom pomóc z czysto ludzkiego punktu widzenia, ale również podejmować działania polityczne, musimy myśleć o tym, co się u nas w kraju dzieje. Co będzie u nas w kraju. Nie zapominać o tym, nie zapominać o tym, bo zapominamy o tym. Ja boję się tego, że pamiętamy Krym. 2014 rok, cały świat był oburzony. Minęły 2 lata, w ogóle nie myślimy o tym, bo mamy ISIS, mamy inne problemy. Ukraina jest bardzo bolesna. Musimy absolutnie zrobić coś jako opinia międzynarodowa. Ale nie wolno nam zapominać o tym, ile zła dzieje się w Polsce nadal. Łamiemy prawo, zamykamy opozycjonistów lub ich prześladujemy, podsłuchujemy, stosujemy całą technikę operacyjną, co skłania mnie do tezy, o której powiedziałem wcześniej. Mamy służby partyjne, a nie państwowe. Czy te służby budują wiarygodność państwa w relacjach międzynarodowych, czy nie? Uważam, że nie. Panie generale, jeszcze jedna kwestia dotycząca Wołodymyra Zełenskiego, o którym pan wspomniał kilka minut temu. Wiemy, bo o tym też informuje wywiad amerykański, że już udaremniono kilkanaście prób zamachu na jego życie. Pojawiły się także informacje, że dzięki części FSB. Czy pana zdaniem to jest rzeczywiście możliwe, że tutaj Rosjanie, którzy sprzeciwiają się gdzieś tam Putinowi, pomagają przeżyć Zełenskiemu? Czy to w ogóle się panu składa w jakąś jedną całość? Czy to jest możliwe? W przypadku sytuacji, która została stworzona, że to otoczenie Putina zaczyna mieć wątpliwości co do tego, czy jego działania są przewidywalne, to jest to możliwe. Dlatego, że prezydent Zełenski otrzymał parokrotnie ostrzeżenia. Zresztą sam fakt, jak nawet widzimy, jak on przemawia, to nie są pomieszczenia biurowe, to jest bunkier. Mhm. On jest chroniony. Mieliśmy wagnerowców, którzy chcieli go zlikwidować. Mieliśmy kaderowców, którzy chcieli go zlikwidować. Rosyjski specnaz działający w ramach GRU, który prowadzi tego typu operacje za granicą, oczywiście też był w to włączony. To, że on jest chroniony dobrze przez swoje służby, no to szacunek dla tych służb. Ale jestem głęboko przekonany i tutaj to, co pani powiedziała, że Amerykanie jakby potwierdzają, że tych prób było bardzo wiele, na pewno jest prawdą. Pytanie teraz jest takie, czy jakiekolwiek plany związane z wyprowadzaniem prezydenta Zełenskiego na spotkania międzynarodowe teraz są dobre, czy nie? Uważam, że warto się nad tym zastanowić. Czyli powinien zastanowić. Być bardziej ukryty? Znaczy, on na kontekście? Pewno jest ukryty dobrze, tylko kiedy dochodzi do spotkań międzynarodowych, myślę tutaj o wyjeździe 3 premierów i wicepremiera, czy to z punktu widzenia jego bezpieczeństwa było działaniem dobrym? Ja rozumiem, że medialnie, PR-owo dla nas to było duże wydarzenie. Natomiast dla Ukrainy to, że ktoś przyjeżdża, że Ukraina nie tylko mówi, ale do Ukrainy przyjeżdża się i rozmawia się z liderem tego państwa, to jest też bardzo ważne. Bo człowiek, który jest tylko w kontakcie online, czasami potrzebuje takiego kontaktu
face to face i ten kontakt był mu dany. Tylko czy z punktu widzenia jego bezpieczeństwa to było wskazane, czy nie, czy rzeczywiście interes PR-owy wziął górę nad bezpieczeństwem. No, ale to była decyzja Ukraińców też jednak, mimo wszystko, nie nasza przecież. No, to znaczy oni... Jakby się nie zgodzili, to... Jakby się nie zgodzili, ale oni chcą rozmawiać, tylko problem polega na tym, czy wartość tej rozmowy była taka, jakiej oni oczekiwali. Panie generale, już tak na koniec, jak pan sądzi, czy tę wojnę uda się zakończyć rozejmem, czy ona się zakończy jakimś szerszym konfliktem zbrojnym? Ja cały czas wierzę w to, że uda się to zakończyć rozejmem, dlatego że Rosjanie są rzeczywiście mocno dotknięci skutkami tego konfliktu. Ja mam wrażenie, jak obserwuję ich działania, że tam jest coraz więcej chaosu, że nie ma współpracy pomiędzy wojskami operacyjnymi, logistyką. Jakby nie ma jednego dowodzącego panującego nad całą tą operacją. Ale pamiętajmy, że Rosjanie dysponują bardzo nowoczesnymi środkami bojowymi. To są, już abstrahuję od broni jądrowej, ale to są pociski hipersoniczne. Kinżał został odpalony. Również takie pociski mają bazowanie morskie. Mają baterie Iskanderów, które są niezwykle niebezpieczne. A myśli pan, że Putin będzie chciał przetestować artykuł 5 Sojuszu, Paktu Północnoatlantyckiego? Wszystko zależy od tego, w jakiej kondycji psychicznej on jest. On w tej chwili jest, znaczy, zapędzony wróg. Tylko pamiętajmy... No też były informacje wywiadu amerykańskiego, że ma problemy psychologiczne, poważne. Być może tak. No bo... I to pytanie, czy to działa raczej na naszą korzyść, czy niekorzyść? No, tutaj działa to na naszą niekorzyść, ale ja cały czas wierzę w to, że w tym łańcuchu dowodzenia... Są jeszcze rozsądni ludzie w miarę. Są ludzie. Pamiętamy przypadek z początku lat 80., kiedy został podniesiony w stan pełnej gotowości bojowej wtedy jeszcze radziecki system pocisków balistycznych i poszło polecenie, żeby odpalić rakiety balistyczne w kierunku Stanów Zjednoczonych. Oficer, który miał ten rozkaz wykonać, nie wykonał. Podpułkownik próbuje ustalić wszystkie jego dane, bo to mnie niezwykle interesuje. Nie wykonał tego rozkazu. Dlatego, że i okazało się, że miał rację, ponieważ to, co spowodowało wydanie tego rozkazu, było zakłóceniem pola elektromagnetycznego i radary odebrały to jako odpalenie rakiet. Czyli mielibyśmy sytuację taką, że w wyniku przypadku doszło do odpalenia rakiet radzieckich. Oczywiście Amerykanie było odpalić. Czyli trudno dziś panu odpowiedzieć na to pytanie, czy taka prowokacja ze strony Rosji będzie, ja wierzę w to, że w tym łańcuchu dowodzenia są ludzie, którzy myślą. I że ci ludzie, podobnie jak obserwuję tych młodych żołnierzy, którzy przyznają zatrzymanie przez Ukraińców, którzy przyznają, że oni nie wiedzieli, gdzie są. Im mówiono, że są na ćwiczeniach. Im mówiono, że będą serdecznie witani. Zapewne pani też słyszała rozmowę z żołnierzem ukraińskim, który do swojej dziewczyny czy żony dzwonił i mówi, że no wcale nie są witani, że są tutaj, pakują cały czas trumny i coraz więcej pogrzebów w Rosji, pakują trumny, które wyjeżdżają do Rosji. Zostali poprzedniego wieczora podjęci przez jakąś, jak to określił, babuszkę pierożkami i po tych pierożkach 8 żołnierzy zmarło. Więc oni mają świadomość tego, że są w zupełnie innej sytuacji niż ta, którą im obiecano. Mało tego, ich rodziny o tym nie wiedzą. Słuchaliśmy zapewne wczoraj, pani redaktor coś słuchała, krótkiej wypowiedzi ambasadora. No nie wierzę w to, że on nie wie, co się dzieje na Ukrainie. To było w ogóle coś niebywałego. To było coś niebywałego. Dla mnie jest coś niebywałego. Dyplomaci powinni używać odpowiedniego języka, ale to, co się wczoraj wydarzyło, jest dla mnie trudne do zrozumienia i do zaakceptowania. Ale ten przekaz, który idzie w telewizji rosyjskiej, jest przekazem, który po prostu ludziom żyjącym w Rosji robi wodę z mózgu. Oni są głęboko przekonani, że to Ukraińcy wystąpili z prośbą do Federacji Rosyjskiej o pomoc, że oni są tutaj prześladowani. I nie mówię nawet o tym milionie Rosjan żyjących w Doniecku i w Ługańsku, ale Ukraińcy. I Rosjanie są głęboko przekonani, że to jest pomoc, braterska pomoc. Natomiast to jest wojna, to jest mordowanie cywilów. Mamy przypadki ludobójstwa na terenie Ukrainy. I to pokazuje, jak ważne są wolne media. Więc bardzo dziękuję, że państwo je w tym momencie oglądają. Panie generale. Tak, muszę pani powiedzieć, że bez tych wolnych mediów nie wiedzielibyśmy tego, co się dzieje. I mało tego, również pani i państwo zgodzicie się, że dzięki dziennikarzom,
z których już kilku zginęło na terenie Ukrainy. Wiemy, jak to wygląda. Pytanie, dlaczego nie było dziennikarzy na granicy polsko-białoruskiej, żebyśmy wiedzieli, jaka jest prawda. Chcemy wiedzieć to i to jest nasze prawo, a przepraszam, że tak powiem, obowiązek wolnych mediów, żeby nam, obywatelom, takie informacje przekazywać. Na to liczymy. Bardzo dziękuję. Panie generale, generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych, państwa gościem Super Raportu. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to spotkanie.